Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny Polskiego Związku Niewidomych w Olsztynie zyskał wyjątkowych patronów. Zostali nimi byli dyrektorzy placówki Tadeusz Milewski i Danuta Soczewka. Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonali prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych Andrzej Brzeziński oraz nadzwyczajny członek Polskiego Związku Niewidomych Julian Osiecki. Już na pogrzebie świętej pamięci Tadeusza Milewskiego wystąpiłem z wnioskiem podczas mowy, że dobrze by było, żebyśmy uczcili jego dokonania, prawda, poprzez nadanie imienia między innymi Tadeusza Milewskiego temu ośrodkowi. Oczywiście też włączyć do tej inicjatywy panią dyrektor Danutę Soczewkę, ze względu na to, że ona od, jak pamiętam, od 2005 roku pełniła funkcję dyrektora i jakby wypełniała ten ośrodek, ten dom życiem przez różne formy, które były możliwe do realizacji. Tadeusz był wspaniałym człowiekiem, kochał ludzi, szczególnie niepełnosprawnych, bo sam był osobą niepełnosprawną. Żył tym, był bardzo uczuciowy, kochał ludzi, szczególnie kochał ludzi. I ludzie jego też kochali, bo był zawsze uśmiechnięty, szczery, życzliwy. No, szkoda, że już go nie ma. Ich konsekwencja, ich skuteczność, ich ogromna determinacja. A jeśli chodzi o panią Danutę Soczewkę, to jej ogromna empatia, że osobom słabszym trzeba po prostu pomóc. Są to tak zacne osoby. Pan Milewski, gdyby nie jego inicjatywa i zaangażowanie, na pewno tego obiektu by nie było. Pani Danuta Soczewka kontynuowała tą działalność. Utworzyła tak wiele placówek, które działają dla mieszkańców Olsztyna i nie tylko, i powiatu, a wręcz nawet kraju, które świadczą usługi dla osób z niepełnosprawnościami. Jestem wdzięczna losowi, że mieliśmy takich ludzi. Honorowymi gośćmi uroczystości byli Danuta Soczewka oraz żona i rodzina Tadeusza Milewskiego. I to właśnie na ich ręce złożono podziękowania za poświęcenie i trud włożony zarówno w powstanie, jak i ciągły rozwój olsztyńskiej placówki. Tadeusz dla mnie był wizjonerem. Powiem, że budowa tego ośrodka, nawet niektórzy próbowali sobie półżartować, że no, szklane domy im się zachciało, że chce budować coś, co właściwie w Polsce nie istniało. Ten ośrodek, jak nie był wybudowany, to nikomu nie był potrzebny. Jak został wybudowany, to wszyscy go chcieli. Najgorsze, że nikt nie miał pieniędzy. Został wybudowany z kredytów, trzeba było kredyty zapłacić i nikt nie miał pieniędzy, żeby to zrobić, a wszyscy ten ośrodek chcieli. To był bardzo trudny czasy, lata 80. w Polsce, kiedy rzeczywiście mieszkanie było ogromnym problemem. W tym obiekcie zamieszkały osoby z całego kraju, które nie miały żadnego mieszkania albo miały mieszkanie wspólnie z rodziną wielopokoleniową. Więc w tym obiekcie znalazły nie tylko dach nad głową, ale znalazły wsparcie rehabilitacyjne, zostały zachęcone do pracy, do tego, żeby w ogóle dalej chciało im się żyć. Wszystko to, co tu zostało zrobione, to musiało być wywalczone. To nie ma takich możliwości, że są środki finansowe, masz do dyspozycji i spróbuj coś zorganizować. Tu najpierw trzeba przedstawić program, wpisać się w odpowiednią ścieżkę tego programu i później znaleźć tych, którzy zechcą poprzeć i zechcą te pieniądze, prawda, przeznaczyć na tą działalność. Już po odebraniu przez spółdzielnię to jeszcze ogrodziliśmy ten ośrodek. I też to były miliony, to nie było tam groszowe sprawy. Dobudowaliśmy czwarte piętro, dobudowaliśmy tą salę, która tu jest. Wszystkie korytarze zostały na nowo zrobione, cała stolarka wymieniona. Także nakłady były ogromne poniesione. W końcu, żeby to uzyskać, co w tej chwili jest. Dzięki wieloletnim staraniom dyrektorów oraz całej kadry, placówka może codziennie nieść pomoc i wsparcie zarówno osobom z niepełnosprawnościami, jak i ich rodzinom. Mieszka tutaj na stałe około 200 osób chyba, bo w Domu Pomocy Społecznej jest na pewno 100. Jest jeszcze około 50 mieszkań chronionych, a codziennie do trzech SDS-ów przychodzi około
200 osób. Z inicjatywy pani Soczewki został otwarty gabinet rehabilitacji oka, gdzie osoby uczą się życia na nowo z tym problemem, z dysfunkcją narządu wzroku. Pełna stołówka, jest zakład aktywności zawodowej, no i jest również też kwestia takiego małego ogrodnictwa, gdzie to próbują hodować nawet trochę w rehabilitacji różne warzywa, kwiaty. To była wspaniała kadra, do dzisiejszego dnia jeszcze są. Także wspólnie tworzyliśmy jakiś tam zespół, którzy chcieli działać, wspólnie robiliśmy to wszystko, co tu jest. Sam dyrektor nic nie zrobi. Historyczną uroczystość zwieńczył występ zespołu z Państwowej Szkoły Muzycznej w Olsztynie.